Jeśli lubicie patrzeć na takie karmienie, to bardzo proszę. Kiciulka wcina z wielką przyjemnością. Bardzo lubi mięsko. Wszyscy lubią, więc ja tu nie nadążam. I muszę powiedzieć, że taka byłam wredna, że dla niej jest największa porcja. Bardzo mi jest żal Tosi, ponieważ siedzi tu sama. Nie mogę wziąć do niej żadnego kotka, bo jeszcze 2 dni ma tylko i będzie musiała niestety ten dom opuścić. No, w skrajnym wypadku wróci na działki, gdzie no, będzie mogła być odłowiona później. No, nie wiem, czy to jest możliwe, ale wydaje mi się, że tak. Ona ma tam takiego pana, który ją dokarmia. Więc myślę, że można by zastawić pułapkę. No i jak wrócę, to po prostu ją wezmę. Jeśli się uda, oczywiście. Kitka, zobacz, to jest taki długi kawałek, bo się nie pokroił. Ja nie wiem, czy ty dasz radę. Pogryź. O, właśnie. Tak, o tak, super. No bo nie ma takiej możliwości, żeby ona tutaj została. Więc musi po prostu, no musi nas stąd zniknąć. Miało być tak, że jeżeli nie znajdę jej domu w ciągu 2 tygodni, no to wraca na działki. Teraz akurat jest w porządku pogoda, będzie coraz cieplej. Także jest dobry okres dla kotków działkowych. Tam fundacja będzie pomagać temu panu, żeby dokarmiał. Wiadomo, że to nie jest to samo co dom, ale też nie wpadałabym w panikę jakąś, że to jest straszna sprawa, okropna i już tragedia się stanie. Tym bardziej tak jak mówię, no wiem, że to wymaga zachodu i tak dalej, ale można ją jeszcze raz przyjąć. No dobra, kituńka, proszę, to jest jeszcze. Tak, bardzo ładnie. A może mogę cię teraz pogłaskać za te wszystkie przyjemności? Mogę. Mogę, koteczku? Mój maleństwo śliczne. Moje maleństwo. Boisz się wciąż mnie, tak? Tak mi przykro, że kotek się boi. Przykro mi bardzo. Bardzo mi przykrutko. Bardzo. Ja już tu wydzielam takie ostatnie kawałeczki. Dobre, tak? No i został ostatni, ostatnie 2. Ostatnie 2 zostały. Oj. Taka to siłka śliczna. No, myślę, że się dziewczynka najadła. Ostatni. No. No i co? I musi znowu zostać. Kochana, kiciulka, kochana. Kochana moja. Dobra, kiciulka. Dobra, dobra. Oj, 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 oj. No i tak to. Nie chcę się na razie bawić. Próbowałam rano dość długo wędką machać, ale jeszcze nie wie, o co chodzi. Teraz najchętniej by zwiała. No i niech sobie idzie, jak chce. Proszę. Idziesz? Możesz iść, tak. No. Całujemy wszystkich gorąco i cóż, mam nadzieję, że nie dojdzie do tej alternatywy. Mam nadzieję, że znajdzie się po prostu jej dom, że stanie się jakiś cud i w ciągu tych 2 dni się ten dom znajdzie. Tosia rokuje, wymaga pracy, wymaga, znaczy pracy, wymaga czasu, bo tam pracy to żadnej. Wystarczy dać jej spokój i obserwować. Natomiast jest wciąż kotkiem nieufnym, jest wciąż koteczkiem, który, o, teraz na mnie, o, proszę, no, pokazała jeszcze na końcu. Mnie się wydaje, że ona właśnie, że jest z nią gorzej.
że ona ma dość tego tutaj siedzenia, bo nawet nie wiecie, jak ona często tutaj płacze, miauczy. I dlatego z nią jest gorzej. No cóż.